moich lalek hiszpański oraz dla moich lalek reborn. Będzie to haul zakupowy Mierzymy. Mam ubranka z second handu. Tutaj jest kubka dla chłopców, a tutaj dla dziewczynek. Jak widzicie, kubka dla dziewczynek jest większa, dlatego że na moje dziewczynki łatwiej jest znaleźć ubranka, a na chłopców trudniej, bo jak wiecie, moi chłopcy są malutcy i najczęściej kupuję ubranka w sklepie z zabawkami. Tam kupuję im ubranka na rozmiar 36, bo są mniejsze. Jeszcze im ubranek nie mierzyłam, zrobię to razem z Wami. A teraz pokażę Wam te ubranka. Zacznijmy od ubranek dla chłopców, a najpierw od śliniaczka. Zobaczcie, taki fajny biały śliniaczek, tutaj o, zapinany. I tutaj on ma narysowanego, o, takiego słonika z balonami i jest jakiś napisik. Bardzo fajny śliniaczek, do jedzenia im będę zakładać go. To jest pierwsza rzecz. A drugą rzeczą jest taki trzypak czapeczek. Pokażę Wam je. Jedna to jest taka super szara czapka, to z takim o, bąbelkiem. I tutaj z takim zielonym żółwikiem. Kolejną czapeczką jest to taka czapeczka w biało-niebieskie paseczki. I też tutaj z taką kuleczką. I ostatnia, taka granatowa z tygryskami. I też z takim bąbelkiem. Fajny właśnie zestawik dla chłopców, tych czapeczek. I kolejną rzeczą jest to bodziak. Taki, widzicie, biały bodziak, bardzo fajny. Na krótki rękawek, do jakichś kolorowych spodenek będzie fajnie wyglądał. Taki, wiecie, biały bodziak zawsze się w szafie przyda. I ostatni bodziaczek. Taki niebieski tutaj z myszką mini i tu z takimi kwiatkami. On na pewno do jakichś też, do jakichś gładkich spodenek będzie bardzo fajnie wyglądać. I jak widzicie, jest on na krótki rękawek, więc na lato super. I to były wszystkie rzeczy dla chłopców. Teraz pokażę Wam rzeczy dla dziewczynek. No to zaczynamy. I pierwszą rzeczą jest to dresik i powiem Wam, że z niego najbardziej się cieszę. Był on najdroższą rzeczą z tych wszystkich ubranek. Kosztował 24 jakoś tak złote, więc dość drogi. No jest on przepiękny, już Wam pokazuję. Zobaczcie, takie czarne spodenki, a tutaj mają myszkę mini. Widzicie, jaka ona słodka, taka jest, to jest złote to takie. No, śliczne są te spodenki i do tego jest bluzeczka, zobaczcie, ona też jest super. Widzicie, tutaj taka główka myszki mini, tutaj napisik, z tyłu jest to zapinane na guziczek, na długi rękawek i tu z taką falbaną, no, piękny ten zestawik jest, mi się on bardzo, bardzo podoba. I kolejną rzeczą jest to taki piękny rampersik, w nim lalka może być i w czasie dnia, i także na basen. Posłuchajcie, ja mam tylko jeden strój kąpielowy i wtedy nie mogę wziąć na basen dwóch lalek, a właśnie jak będę miała teraz to, no to mogą iść dwie lalki ze mną na basen. Widzicie, ten rampersik jest w takie paseczki z wisienkami. Tak wygląda, o, tył, tu będzie tak to zrobione, taki krzyżyk. Tutaj są odkryte plecki. No i tutaj ma takie na nóżkach, taką koroneczkę, falbaneczkę, jakoś tak. Więc to jest druga rzecz. No i kolejną rzeczą są to takie super spodeneczki w krateczkę, różowo-białe. I one też mogą być do basenu. Zobaczcie, takie fajne. Tutaj mają taką gumę. Tutaj też. No i są świetne i one są typowe na basen, dlatego że mają tu w środku taką siateczkę, więc na basenie super się sprawdzą, a też moja lalka będzie je mogła mieć w trakcie dnia, jak będzie właśnie bardzo ciepło. No to tutaj mamy kolejną rzecz i jest to taka czapeczka na upał, o, w
widzicie, tutaj ma taką falbankę i dlatego może być, jak jest ciepło, bo tutaj, o, widzicie, ma takie odkrycie, że to może sobie tak zwisać. Jest to cieniutkie, bardzo fajnie, takie różowe i tu z takim kwiatuszkiem, no po prostu świetne. I druga rzecz, jest to taka sama, też właśnie taka czapeczka na upał. Ona jest niebiesko-biała, tutaj z takim serduszkiem, tutaj ma taką niebieską falbaneczkę, a tutaj jest biała w niebieskie kropeczki, a tak wygląda z tyłu. I ostatnią rzeczą dla dziewczynek jest to taka, i to jest chusta, i ją, jak jest ciepło, mogę im troszeczkę, aby nóżki przykryć, a jak już jest zimniej, może być to apaszka, więc ma to wiele zastosowań. No taka fajna, zobaczcie, tutaj z takimi pieskami, taka różowa z pieskami i także mogą na tym leżeć. Więc to były ubranka dla moich dzieci, no to teraz je przebieramy w to. Zanim zacznę przebierać moje lale, przypomnę Wam, jak mają na imię. Więc to jest Melanie, obok niej Michalinka, potem Malwinka, Bruno oraz Antoś. I powiem Wam, że już się nie mogę doczekać, aż ubiorę im ten dresik z myszką Miki. No to ubieram. Wezmę Melanie. Najpierw założę go Melanie, bo jeszcze Wam nie powiedziałam, że przymierzę ten dresik i Melanie, i Michalince. Ale myślę, że Michalince on nie przejdzie przez główkę, ale to zobaczymy. No dobra, no to Melanie, połóż tu się, no i Cię przebieramy. Okej, ściągamy najpierw spodeneczki nasze. No, raz, dwa, nóżka jedna, nóżka druga, już jest, potem paseczkę. I teraz body. Dobra. Jeszcze ta rączka, główka, no już jest nasza Melanie rozebrana, no to ją ubieramy. Zaczniemy od bluzeczki, tylko najpierw ją muszę tu rozpiąć. Okej, no to zakładamy. Myślę, że będzie w nim pięknie wyglądać nasza Melanie. Dobra, jeszcze rączka. Okej. Tylko teraz jeszcze tu zapiąć trzeba. Dobra. I spodeneczki zakładamy. No, Melanie, w bluzeczce fajnie wyglądasz. I spodenki. Zobaczcie, tak się prezentuje Melanie w naszym zestawiku. Jest u niej troszeczkę za duży. Na początku myślałam, że będzie dobry. No ale jest za duży, ale mam świetny pomysł, bo możemy jej ubrać tą bluzeczkę, założyć jej białe rajstopki i jak widzicie, może mieć ona sukienkę albo spodenki i do tego jakieś body. No super, a w zestawie, no jak widać, jest jej to za duże i nie widać tych słodkich spodenek z myszką Mini. No to ja teraz rozbiorę Melanie i przymierzę ten śliczny dresik Michalince, które już Michalinka ma założono. No to teraz czas na spodenki. Zakładamy Michalince. I jak już Wam mówiłam, myślałam, że Michalince nie przejdzie główka przez tą bluzeczkę. No ale jak widzicie, przeszła, bo jest guziczek. No i jak widzicie, bluzeczka idealna według mnie jest na nią. No to teraz te spodenki i zobaczymy, jak będzie wyglądała w pełnej okazałości nasza Michalinka. No, wciskaj nóżki, wciskaj. Cię nie ubierzemy. Dobra. Okej. To tutaj trzeba poprawić, żeby nasze myszki Mini było widać. Dobra, no i jest. Zobaczcie na to. Ten dresik jest na Michalinkę. Jak widzicie, pięknie w tym.
nie zasłania tych myszek mini jak u Melanii. No i ten dresik jest na tą panią. Pięknie w nim wygląda. Przymierzymy tego rampersika naszej Malwince, ale Malwince nie przymierzy tego jako do basenu, tylko właśnie jako takie spodenki, a na górę będzie miała to body. No to zaczynam. Okej, no to rozbieranko Malwinki. Ściągamy spodenki. No i teraz próbujemy założyć jej tego rampersika. To wkładaj tutaj nóżkę. Dobra, jest nóżka. Teraz drugą zakładamy, nie zakładamy. No i... Ejku, coś tu poszło nie tak? Po wielu próbach i kombinacjach Malwinka ubrana. Zobaczcie, jak tu ślicznie wygląda na to body. No pięknie wygląda nasza Malwinka, mi się bardzo podoba. Też na właśnie jakiś ciepły dzień, tutaj nóżki ma odkryte, rączki też. No cudownie wygląda. I tak słodziusie wygląda nasza Malwinka, a tak wygląda z tyłu także słodko. No to ją teraz tutaj odłożymy, a teraz ubierzemy naszego kolaska w te spodenki na basenik. No to, chodź nasza Melanie, golasku, ubieramy cię w spodeneczki. Dobra. Okej, przełóż tu nam nóżki. O. I już, zobaczcie, fajnie wygląda w tym Melanie. No na basen to idealnie. To tutaj ma właśnie te spodeneczki, tutaj na basen nie musi mieć nic, ale już jakbym miała mieć to tak na co dzień, na przykład na spacerek, żebyśmy poszły, no to tu jakieś body czy bluzeczkę bym jej ubrała. Zobaczcie, jak słodziutko, a na tyle wygląda tak. Pięknie wygląda moja mała. A teraz przymierzymy nasze czapeczki, albo też mogą być jeszcze kapelusiki. No to tą różową przymierzymy na początku naszej Malwince. Chodź tu do nas, Malwinka. Zdejmiemy jej spineczkę, żeby szło założyć czapeczko kapelusik. O, tak wygląda Malwinka. No, mi się wydaje, że tak średnio. Troszeczkę jej to spada, no tyle wygląda tak. No ale przed słoneczkiem by ją ochroniło. No, pięknie. No to ona w tym zostaje, bo podoba mi się jednak. A teraz o, nasza Michalinka, a i ubierzemy tą niebieską. Bo jak są dwie, no to dwóch nie założymy jednej. Okej. Tak się prezentuje Michalinka. No Michalinka wygląda tutaj w tym ślicznie. No mi się podoba bardzo. Z tyłu wygląda tak. Trochę opada, ale jakby był lekki wiaterek, to by jej to podniosło tak fajnie. No pięknie w tym wygląda. Śmiesznie, dlatego że mi się wydaje, że te czapeczki na moich chłopaków będą za duże. Ale no, musimy się dowiedzieć o tym. To najpierw 3 przymierzymy na Bruna i 3 na Antosia, a jak będą im za duże te czapeczki, no to mogą być także na dziewczynki, bo nikt nie powiedział, że to są tylko dla chłopców.
No też do jakiejś niebieskiej stylizacji, do jakiejś szarej, na dziewczynki będą super, a jak chłopcy będą za duże, no to przymierzymy je Melanie. No to zaczynamy od naszego Bruna. Chodź tu, Bruno. O, ściągamy tą jego. Bruno ma bardzo małą główkę, więc zobaczymy. No ta, zobaczcie, podniosę go i tutaj mu jest za szeroka troszeczkę. Ale tak to w niej wygląda. O, bardzo fajnie, mi się tak wydaje. A tylko, że przy łóżkach jest za szeroka i spadła mu. No to teraz kolejna. Okej, Bruno. O, ta już jest lepsza. Widzicie? Ta na Bruna jest super. Tej wygląda fajnie i mu nie spada ani przy łóżkach nie jest za szeroka. No i teraz ta w paseczki. I w niej Bruno wygląda tak. Też nie jest tutaj za szeroka, ale jest na niego luźniejsza. Już ja to widzę, więc na Bruna najlepsza jest ta. No to jeszcze mu tą teraz ściągamy. Założymy mu tą jego. No i czas na naszego Antosia. Jeszcze Brunowi poprawię. Dobra, ściągamy Antosia czapę. No i mierzymy w paseczki. Tak wygląda Antoś. I na niego jest dobra. Super wygląda Antoś. No to teraz ta. Trochę śmiesznie w niej wygląda, ale fajnie. Na niego jak na razie nie są za duże. Super. No i teraz ta szara. O, ona jest troszeczkę tutaj przy uszkach luźna. Ona jest chyba największa, ale no też bardzo fajnie do tej stylizacji Antosia. Bardzo fajnie. Jak widać, o, jego w tym czapeczce zostawię. Jak widać, czapeczki na Antosia pasują wszystkie, a na Bruna tylko ta. Słuchajcie, jak tak patrzę teraz na te bodziaki i na moich chłopaków, to już mi się wydaje, że te body będą na nich za duże i za szerokie, więc ja tak patrzę na te body. Tu jest narysowana myszka mini i dam te body moim dziewczynkom. Melanie najpierw przymierzymy te body. Odłożę je. No i weźmiemy naszą Melanie i jej zobaczymy, czy będą dobre te body. Okej, okay, no to najpierw te. Albo nie, te białe jednak. Jej założymy. Dobra. Na główkę. I na rączki. Przekładaj rączkę. Zobaczcie, nawet na naszą Melanie jest to za duże. Więc już bez mierzenia tego niebieskiego body, te body obydwa dostaje nasza Michalinka. Bo jak wiem, że na naszą Melanie jest to za szerokie, no to na Michalinkę będzie idealne. I ostatnia rzecz, jest to ten piękny śliniaczek i postanowiłam nakarmić naszego Bruna jogurcikiem. No to biorę Bruna, chodź Bruno, i założymy ci tego śliniaczka, żebyś nam się nie ubrudził. Dobra, jest już nasz Bruno, jogurcik, no i smacznego. Ale je, smakuje mu, bo truskawkowy jest. I jeszcze wam tego nie mówiłam na początku, ale zanim te ciuszki z second handu tutaj przyniosłam, to moja mama mi je i wyprała, i wyprasowała, więc teraz są czyste i pachnące, a ja już się z wami będę żegnać. I jeszcze na dole w komentarzu napiszcie mi, jakie byście chcieli widzieć filmy z moimi lalkami oraz jakie ubranko wam się najbardziej podobało. Dawajcie lalkowo-ubrankowe łapki w górę i subskrybujcie mój kanał. Buziaki, pa!